Dzień dobry, kochani. Monika Ordowska, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym programie i zachęcam do wspólnej zabawy. Na samym początku bardzo fajna zagadka, więc jeżeli jeszcze nie śpicie, a widziałam, że dzisiaj bardzo dużo osób śpi, praktycznie słuchajcie, żadnego samochodu, kiedy do Was jechałam, nawet jednego. Zastanawiałam się, o co chodzi, czy Wy wszyscy śpicie, czy dlaczego nikogo z Was nie widzę. Mam nadzieję, że jesteście przed telewizorem i po prostu czekaliście na nasz program. Chociaż tych świateł też starałam się gdzieś tam dopatrzeć, prowadząc samochód i nie udało mi się. Kochani, spróbujcie rozwiązać pierwszą zagadkę, która już jest obok mnie. Do wygrania jest 50 zł. Jeżeli chcecie o te pieniądze powalczyć, musicie znaleźć jeden obrazek inny od pozostałych. Jeżeli znajdziecie, nie czekajcie, tylko szybciutko wybierajcie numer błyskawicznie, wpadajcie do mnie do studia i zabierajcie 50 zł za rozwiązanie naszej pierwszej zagadki. Zastanówcie się, poszukajcie. A ja w międzyczasie tradycyjnie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole numer ekranu. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłową odpowiedź na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz na www.superstacja.tv. Dobrze, kochani, skoro zasady już za nami, to teraz błyskawicznie wpadnijcie do mnie do studia i podajcie mi prawidłową odpowiedź. Pytanie brzmi, który obrazek różni się od pozostałych? Wasze zadanie polega na znalezieniu tego jednego obrazka i podaniu mi literki i cyfry. Nie musicie mówić, na czym polega ta różnica, ale panie reżyserze, czy mi się dobrze wydaje, że to się wszystko kręci? No to ja nie wiem, czy tutaj poziom trudności już od samego początku nie jest troszkę za wysoki, ale dobrze, ja nie chcę na razie widzów straszyć, wierzę, że ktoś z Państwa sobie z tą zagadką poradzi. Muszę Wam powiedzieć, że ja nie wiem, ale na moim ekranie wszystko widać bardzo słabo. Nie mam pojęcia, na czym może polegać ta różnica. Panie reżyserze, ja w ogóle widzę tę zagadkę po raz pierwszy. Chciałam powiedzieć, najłatwiejsza zagadka w naszym programie, ale ta zagadka wcale nie wygląda najprościej. Jeżeli to jest najłatwiejsza zagadka, to ja nie wiem, co będzie dalej, szczerze mówiąc. No ale dobra, nie chcę widzów zniechęcać, nie chcę widzów straszyć. Mam nadzieję, że błyskawicznie jedna osoba tutaj do mnie, do studia wpadnie i poda mi prawidłową odpowiedź. Chciałabym jeszcze Was usłyszeć. Sekundkę, bo coś mi tutaj... Okej. No zdarza się, kochani, program na żywo, a ja bardzo bym chciała wszystkich bardzo dobrze słyszeć, a jak nie słyszę dobrze, to się denerwuję. No dobra, kochani, 50 zł do wygrania. Bardzo bym chciała jedną osobę już usłyszeć, czy jest ktoś przygotowany przed telewizorem. 704 304 310 to jest numer telefonu, który możecie wybierać, aby wygrywać do wygrania 50 zł. Panie reżyserze, a czy jest możliwość, abyśmy troszeczkę powiększyli tę zagadkę, bo ja bym chciała błyskawicznie usłyszeć mojego zwycięzcę, a może kiedy powiększymy zagadkę, będzie troszeczkę prościej. Super, bardzo dziękuję, kochani. Trzymam kciuki za jedną osobę. Zastanówcie się i szybciutko wybierajcie numer, bo to jest najłatwiejsza zagadka w naszym programie. No i jak, kochani, jak Wam idzie? Szybciutko wybierajcie numer. Wracamy do studia. Mam nadzieję, że już jedna osoba wpadnie tutaj do mnie z prawidłowym rozwiązaniem. Słuchajcie, ja podeszłam. Muszę Wam powiedzieć, że nie jest bardzo prosto.
Moim zdaniem, niestety, panie rożcerze, nie mogę powiedzieć, że jest strasznie prosto, ale jest to zagadka do rozwiązania. Należy podejść bliżej do ekranu i nagle zobaczycie, uda wam się ją rozwiązać. Kochani, 50 zł do wygrania, jeśli jesteście przed telewizorem i chcecie wygrywać, nie czekajcie, tylko szybciutko wpadajcie tutaj do mnie i zgłaszajcie się po 50 zł. 704 304 310 to jest numer telefonu, który możecie wybrać zarówno z telefonów komórkowych, jak i z telefonów stacjonarnych. A już nie mogę się doczekać, aby jedną osobę, kogoś z was właśnie usłyszeć. Kto spróbuje? 704 304 310 to jest numer telefonu, który należy wybrać. Zapraszam do studia. No, kto spróbuje? Kochani, szybciutko, jeżeli chcecie wygrywać, trzeba się zgłaszać, trzeba mieć refleks, a trzeba błyskawicznie nasze zagadki rozwiązywać. Ta zagadka również nie może być na ekranie w nieskończoność, bo jeżeli będzie za długo, zacznę się martwić, co z kolejnymi zagadkami, jak nasz program będzie wyglądał w kolejnej części naszego show. Moi drodzy, szybciutko, jeżeli jesteście przed telewizorem, błyskawicznie wpadajcie tutaj do mnie i wygrywajcie pieniądze. Wystarczy, że podacie mi literkę i cyfrę, także no już spodziewam się telefonu, ale jeszcze tego telefonu nie słyszę. Kto jest z nami? Czy jest jedna osoba? Literka i cyfra. W zupełności mi to wystarczy. Literka i cyfra i komuś z was oddam 50 zł. 704 304 310. Kto? No nie jest łatwo, ja wiem. Zazwyczaj te zagadki zaczynamy od takich troszeczkę innych, mają troszeczkę inne zasady, no bo słuchajcie, zaczynamy na przykład od 25 obrazków, szukamy jednego, który się różni, ale te obrazki się nie ruszają. No, a tutaj wszystko się niestety jeszcze rusza. Kto spróbuje, kto rozwiąże naszą zagadkę, kto z was zgłosi się po 50 zł? No, 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 kochani. 704, 304, 310. Czy jest jedna osoba, czy ktoś z was wpadnie błyskawicznie do mnie do studia, kochani? 704, 304, 310. Słuchajcie, program jest na żywo, program już się rozpoczął, ja już czekam na mojego zwycięzcę. Już trwa nasz program dobrych parę minut i ja jeszcze nie usłyszałam nawet tego jednego telefonu. Gdzie jest mój zwycięzca? Czyżby rzeczywiście wszyscy, tak jak myślałam, teraz po prostu śpicie wszyscy, kochani? Wszyscy poszli spać, wszyscy zasnęli? No ja bardzo bym chciała jedną osobę usłyszeć. Normalnie zapytałabym, dlaczego jeszcze nie śpicie, bo jest bardzo późno, ale ze względu na to, że ja nie śpię i ja nie chcę tutaj, kochani, być sama, po prostu pytam, gdzie wy jesteście i dlaczego nikogo z was nie usłyszałam, dlaczego jeszcze nie usłyszałam prawidłowej odpowiedzi. Zapraszam do studia, zapraszam po 50 zł, zapraszam z prawidłowym rozwiązaniem. Kto tu wpadnie? Kochani, jedna osoba, potrzebuję usłyszeć jedną osobę, szybciutko. No czekam na ten telefon. Panie reżyserze, no gdzie jest nasz zwycięzca? Ta zagadka może po prostu jest za trudna. Czy to już nie za długo trwa? No dobrze, ale może powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak? Może powinniśmy tę zagadkę zmienić? Jeżeli jest za trudna, po prostu nie chcę tracić czasu. Bardzo bym chciała, żeby ktoś z państwa wpadł do nas do studia, żeby wygrał 50 zł. Moi drodzy, gdzie jest mój zwycięzca? Czy jest mój zwycięzca przed telewizorem? Jeżeli mnie oglądasz, jesteś przed telewizorem, to teraz dzwoń, teraz błyskawicznie wybieraj numer, dobrze? Kochani, 704 304 310. Zapraszam do studia. Szybciutko. Słuchajcie, bo to jest naprawdę pierwsza zagadka, to jest zagadka jeszcze rozgrzewkowa. Dlatego, że nie jest już najprostsza, jest zagadką rozgrzewkową. Kochani, kto tu wpadnie? Czy jest jedna osoba, która chciałaby wygrać 50 zł? Słuchajcie, czekają nas już tylko trudniejsze zagadki. Bardzo, bardzo bym chciała jedną osobę usłyszeć. Jeżeli sobie nie dajecie rady, no to
Nie wiem, może warto jednak iść spać. No już sama się zastanawiam, co zrobić. Kochani, gdzie jest mój zwycięzca? Gdzie jest jedna przygotowana osoba? Czy jest przed telewizorem teraz? 704, 304, 310. Słuchajcie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja nie mogę niestety tej zagadki zatrzymać. Ona po prostu się musi kręcić. Kochani, gdzie jest mój zwycięzca? Czy jest mój zwycięzca przed telewizorem? Mam nadzieję, że wszyscy nie śpicie. Mam nadzieję, że jest jedna przygotowana osoba. Szybciutko. 704, 304, 310. Gdzie jest mój zwycięzca? Kochani? No szybciutko, czy jest jedna osoba przed telewizorem? 704, 304, 310. Kto tu wpadnie? Kochani, gdzie jest mój zwycięzca? Gdzie jest jedna osoba? Szybciutko. 704, 304, 310. Czy jest jedna osoba z nami? Kto ogląda program? Jest telefon nareszcie. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Który to obrazek? B jak Bocian 3. B jak Bocian 3, proszę pana, bardzo dobrze. No i nie wiem, powiedziałabym, Bocian panu w sumie z dobrą wiadomość, ale no myślę, że to też jest fajna wiadomość, że pan wygrał 50 zł. Fajnie jest wygrywać, gorzej gdybyśmy mieli wydawać, prawda? Ojej, panie reżyserze, no ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Widzę, że jeszcze więcej obrazków i jeszcze bardziej się wszystko kręci, moi drodzy. Kolejne pieniądze do wygrania, ale znów szukamy jednego obrazka, innego od pozostałych. Ja panie reżyserze, ja nie wiem, ja nie jestem pewna, czy to nie są za trudne zagadki jak na dzisiejszy program. Szczególnie na noc, kiedy widzowie śpią, kiedy chcą odpoczywać. Wszystko nam się znowu kręci. Chcesz ich po prostu zahipnotyzować, żeby mi wszyscy poszli spać i żebym została tutaj sama. Ja nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Dla mnie bardzo zły pomysł. No dobrze, ale w takim razie będę dzisiaj wynagradzać najbardziej wytrwałą osobę. Jeśli taka osoba jest przed telewizorem, jeśli ktoś z was wytrwa do końca, wygra po prostu najwięcej. Kochani, kolejne 50 zł i zasada jest dokładnie taka sama, czyli podajcie mi literkę i cyfrę. Jeśli współrzędne tego jednego obrazka będą prawidłowe, możecie błyskawicznie wybrać numer i wygrać 50 zł za podaniem po prostu tych współrzędnych. Nie musicie mi tak jak pan przed sekundką mówić, na czym polega to różnica, dlaczego na tym, a nie na czymś innym. Po prostu wybieracie numer, wpadacie do mnie do studia i wygrywacie 50 zł. Kto spróbuje, kto powalczy, kto szybciutko do mnie do studia wpadnie. Kochani, A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Dobrze, jeszcze się telefonu nie spodziewam, chociaż już go nasłuchuję, bo już bym chciała, żebyście do mnie do studia wpadli, moi drodzy. Im szybciej, tym lepiej, tym więcej pieniędzy mogę wam rozdać. Bardzo bym chciała, żebyśmy jak najwięcej zagadek dzisiaj w programie rozwiązali. Ale oczywiście wszystko jest w waszych rękach. Jeśli jesteście przed telewizorem i jesteście w stanie tę zagadkę rozwiązać, możecie oczywiście się do mnie zgłaszać i możecie wygrywać pieniądze. 50 zł do wygrania, jeśli wydaje ci się, że jeden z tych obrazków jest w jakiś subtelny, delikatny, malutki sposób inny, nie czekaj, szybciutko się do mnie zgłaszaj i wygrywaj. Jeśli natomiast nie wiesz, możesz strzelać, chociaż ja nie namawiam do strzelania nigdy, moi drodzy, bo szansa, że uda wam się trafić, jest naprawdę bardzo malutka. Natomiast jeśli przed telewizorem jest ktoś, kto jest pewny, to niech nie traci czasu, niech szybciutko do mnie do studia wpada i niech wyrywa pieniądze, bo 50 zł mam do oddania. Ale dobrze, jeżeli ktoś ma szczęście do różnorakich gier, gdzieś tam zawsze coś trafi, no to niech spróbuje, moi drodzy. Tutaj jest jeszcze, słuchajcie, no jest 36 obrazków, 35 obrazków jest identycznych, a jeden w jakiś subtelny, delikatny sposób różni się od pozostałych. Na upartego jeszcze można coś tam trafić, więc jeżeli coś wam się wydaje, możecie strzelać. Dlaczego nie spróbować? Kochani, ja nie mogę się doczekać jak zawsze, aby kogoś z was usłyszeć, więc jeżeli jest już ktoś przygotowany, to niech szybciutko po prostu się do mnie do studia zgłasza. 50 zł płacę, należy mi podać literkę i cyfrę i niestety, jeżeli wpadniecie do mnie do studia i powiecie: Monika, chcę wygrać pieniądze, ale nie mam pojęcia, ja niestety nie będę mogła wam zapłacić. Ja cenię szczerość, ale no tutaj mam jeszcze osoby, które decydują również o tym, współdecydują o tym, czy przyznać wam wygraną.
No i niestety za Halo Halo reżyser na pewno nie zgodził się zapłacić. Mam wrażenie czasem, że mam lepsze serce. Taka jestem taka fajniejsza od reżysera, no ale nie jestem też tak do końca pewna. No bo to różnie. Czasem ja też się denerwuję, moi drodzy. Czasem moja cierpliwość też ma jakieś granice i czasem też reżyser mówi, Monia, zaczekajmy, a ja wtedy mówię, no nie, ja już nie mogę. Wydaje mi się, że nikt nie ma pojęcia. Więc, no moi drodzy, nie chcę was zniechęcać, bo dla mnie ta zagadka jest trudna. Powiem wam tylko, że nie jest na pewno prosto, ale jeśli jedna osoba znajdzie tego jednego kwiatuszka, który się różni od pozostałych, wiem, że to wszystko się kręci, jest strasznie trudno, to może być pewna, że jest jedną z nielicznych osób, która wpadła na prawidłowe rozwiązanie. Dlatego, jeżeli będziesz przygotowany, to nie czekaj, tylko szybciutko po prostu wybieraj numer, wpadaj do mnie do studia i wygrywaj. Kochani, 50 zł do wygrania, kto spróbuje, kto z was wpadnie do mnie do studia i kto zabierze 50 zł. No, A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Kto spróbuje? No gdyby już przypadkiem była jedna osoba, przygotowana osoba przed telewizorem, to niech nie czeka, tylko szybciutko do mnie do studia wpada, dobrze? Jeżeli jeszcze potrzebujecie chwilki, ja nie pospieszam, niech każdy w swoim czasie postara się tę zagadkę rozwiązać. Natomiast gdyby był już ktoś przygotowany, to zapraszam do studia, zapraszam po pieniądze, 50 zł płacę, a już nie mogę się jednej osoby doczekać. Kto spróbuje? A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6 i... Kto? No kochani, jeden kwiatek jest inny. Pytanie brzmi, który? Nie musicie mi mówić, na czym polega ta różnica. Dlaczego waszym zdaniem jeden jest inny niż jakiś inny? Po prostu podajcie mi literkę i cyfrę. Jeśli współrzędne będą prawidłowe, wygrywacie pieniądze. Cała filozofia, a można wygrać 50 zł. Kto spróbuje? A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Jeśli jesteś przed telewizorem i chcesz wygrać, nie trać czasu, tylko po prostu szybciutko się do mnie do studia zgłaszaj. Kto jest z nami? Kto ma pomysł? Szybciutko. Kochani, 704-304-310. Potrzebuję usłyszeć jedną osobę. Mieliśmy już jakiegoś pana. Może jeszcze ktoś spróbuje, może ktoś jeszcze ma pomysł? Szybciutko, moi drodzy, jeśli jesteście przed telewizorem, chcecie wygrać 50 zł, szybciutko się zgłaszajcie, przyjrzyjcie się dokładnie. Jeżeli już macie odpowiedź, nie czekajcie, tylko dzwońcie. Błyskawicznie wpadajcie tutaj do mnie i wygrywajcie. 704-304-310, zapraszam. A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Kto powalczy? Moi drodzy? Czy jest jedna osoba? No, szybciutko. Słuchajcie, czekam i czekam, ale w dalszym ciągu nikogo nie słyszę. Bardzo bym chciała, żeby jedna osoba, żeby ktoś z was tutaj do mnie do studia po prostu wpadł. Czy jest ktoś przygotowany? Czy jest ktoś, kto chciałby wygrać 50 zł? Moi drodzy? A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Kto spróbuje?
704 304 310. No, 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 kochani? Kto jest z nami? Kto ogląda program? Czy jest jedna osoba? Bo ja bym bardzo chciała tę zagadkę już zakończyć. Ja wiem, że jest ciężko. Ja zazwyczaj po prostu porównuję A1 do A2, no bo zobaczcie, szukamy jednego obrazka, więc nie musicie porównywać później A1 do A3. Te obrazki nie są obok siebie, więc może być problem. Po prostu możecie A1 do A2, A2 do A3 i tak dalej. Ja wiem, że to się wszystko kręci i zanim dochodzicie do drugiego obrazka, po prostu albo wam się kręci w głowie, albo nie jesteście w stanie tego wszystkiego porównać, no bo jeden obrazek jest już na innym etapie, że tak powiem, niż drugi. Wiem, że może być problem, ale wierzę, że jedna osoba temu zadaniu sprosta i szybciutko do mnie do studia wpadnie po 50 zł. Niestety, ta zagadka nie jest najtrudniejszą zagadką w naszym programie. Reżyser przygotował dla nas coś trudniejszego, więc ja nie wiem, jak wy sobie dzisiaj z zagadkami poradzicie. No, jak widzicie, reżyser nie ma serca dosłownie, ale bardzo bym chciała, żeby jedna osoba tutaj do mnie do studia wpadła. Jeśli jedna osoba jest przed telewizorem, niech nie czeka, niech szybciutko do mnie do studia wpada i niech wygrywa. Moi drodzy, A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Kto spróbuje? 50 zł do wygrania. Kto znajdzie jeden obrazek inny od pozostałych? Czy ktoś z was wpadnie do mnie do studia? A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6 szybciutko. No czekam na ten telefon. Gdzie jest mój zwycięzca, moi drodzy? 704 304 310. A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Kto spróbuje? Kto? Kochani, nie czekajcie, nie traćcie czasu, tylko błyskawicznie wpadajcie tutaj do mnie do studia. 50 zł proponuję za rozwiązanie tej zagadki. Jeśli jesteś przed telewizorem, nie czekaj, tylko szybciutko tu wpadaj. Kochani, kto powalczy, kto spróbuje? Jest telefon, no proszę, halo, halo? Halo, halo. Dzień dobry, czy pan już do mnie do studia trafił? Jezu, nie. Nie? Nie. Jezu, przepraszam, ale ja panów zawsze mylę. No dobrze, a znalazł pan ten jeden kwiatuszek? No znalazłem se. Naprawdę? No. A sam pan znalazł? A sam znalazłem. No to poproszę o odpowiedź. B jak bajzel 5. Dlaczego bajzel? No dobra, no może dlatego, że to się wszystko kręci. B5 oczywiście, 50 zł dla pana, bardzo panu gratuluję. A dlaczego pan jeszcze nie śpi? Chciałam zapytać. Ale bardzo się cieszę, że pan nie śpi, przynajmniej nie jestem sama. Kochani, jeżeli wy też nie śpicie, możecie tak jak pan przed sekundką wygrać pieniądze. Panie reżyserze, reżyser po prostu nie ma serca dla naszych widzów dzisiaj. Ale ja widzę, że panowie sobie świetnie radzą. Wpadacie panowie do studia. Jedna osoba za drugą, także może kolejny pan, albo może jakaś pani tym razem spróbuje. Ja nie wiem, dlaczego dzisiaj kochani sami panowie do studia wpadają. Czyżby panie spały? Aha, panowie tutaj starają się znaleźć kwiatki dla swoich kobiet. No 50 zł na pewno na kwiatki się przyda. No ja bym się ucieszyła. W sumie no ostatnio dostałam nawet kwiaty, nie mogę narzekać, ale... No ale jakoś tak fajnie by było dostawać je codziennie, moi drodzy. A tutaj reżyser mnie obdarował dzisiaj. Słuchajcie, trzecia zagadka z kwiatuszkami. Chociaż ten kwiatuszek bardziej przypomina wiatraczek, to i tak kojarzy mi się jakoś dobrze, bo kojarzy mi się z latem. Moi drodzy, 50 zł do wygrania, kolejne pieniądze i szukamy jednego obrazka różniącego się od pozostałych. Jeśli uda ci się też tym razem znaleźć jeden obrazek różniący się od pozostałych, nie czekaj, tylko po prostu szybciutko wybieraj numer. Numer telefonu możecie wybrać z telefonów komórkowych bądź z telefonów stacjonarnych. 704 304 310, jedna literka, jedna cyfra i zgłaszasz się po 50 zł. Kochani, A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6.
zastanówcie się, poszukajcie i zwróćcie uwagę na to, że to jest inna zagadka niż ta poprzednia, tak aby się nie pomylić, bo ktoś zaspany może na przykład wybierać numer telefonu w sprawie zagadki, którą już przed sekundą pan rozwiązał. Poszukajcie, moi drodzy. Znów sporo obrazków, znów niestety wszystko się kręci. Troszkę taki jaśniejszy, powiedziałabym, ten obrazek. Takie te kolory są blade. Ja pamiętam, że jak byłam, panie reżyserze, malutką dziewczynką, to chyba było w przedszkolu. Ja byłam strasznie smutna, bo dziewczynki miały inne różowo-czerwone, takie z jakiś krepina? Krepina, no tak? Takie spódniczki, moi drodzy. A ja oczywiście, jako jedyna, musiałam dostać taką paskudną, zielono-żółtą. No po prostu, ja się wtedy załamałam. Ja też chciałam być różową księżniczką, a tutaj zielono-żółta spódniczka. Chociaż teraz z perspektywy czasu, kochani, kiedy widzę wszystkie dziewczynki ubrane na różowo, no właśnie, jakoś tak tego różowego nawet za bardzo nie lubię. Nie wiem dlaczego, ale zielony, no może niekoniecznie, ale żółty bardzo lubię na przykład. Tak ładnie wygląda, szczególnie latem. Dobra, kochani, czy jedna osoba szybciutko wpadnie do mnie do studia z prawidłową odpowiedzią i jakoś będzie w stanie sobie odszukać jeden obrazek, który się różni? Podajcie mi literkę i cyfrę, czyli nie musicie mówić, na czym polega ta różnica, po prostu podajcie mi współrzędne tego jednego obrazka, dobrze? Literkę i cyfrę. Płacę wam 50 zł, także zastanówcie się, poszukajcie i jeżeli jakimś cudem uda wam się wpaść na prawidłowe rozwiązanie, nie traćcie czasu, tylko szybciutko bierzcie telefony, wybierajcie numer i wpadajcie do mnie do studia po 50 zł. Kochani, A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Kto spróbuje, kto z was powalczy, kto z was wygra pieniądze przy okazji kolejnej zagadki z kwiatuszkami. Trzymam kciuki. Zagadka dopiero co pojawiła się na ekranie, więc ja staram się być cierpliwa. Chociaż do najbardziej cierpliwych osób to ja chyba jednak nie należy, panie reżyserze. No dobrze, spróbujcie, spróbujcie. Nie pospieszam, niech każdy w swoim czasie, w swoim tempie postara się to tak rozwiązać. A jeżeli rozwiąże, niech szybciutko się do mnie zgłasza i wygrywa 50 zł. A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Jak wam idzie? No, moi drodzy. Słuchajcie, program ma ograniczone ramy czasowe. Ja wiem, że mamy jeszcze czas, ale to nie oznacza, że ten czas powinniśmy marnować, bo czas to pieniądz w naszym programie. Co tu dużo mówić? Im szybciej rozwiążecie zagadki, tym szybciej będziecie wygrywać pieniądze i tym szczęśliwsi będziecie. Takie mam wrażenie. I tak bym bardzo chciała, żeby tak było. No ale wiem, że ta zagadka do najłatwiejszych nie należy i że być może potrzebujecie jeszcze chwilki, żeby się zastanowić, przypatrzeć, poszukać. W każdym razie, gdyby ktoś z was był już przygotowany i chciał wygrać, zapraszam do studia, moi drodzy. 704 304 310. Dobrze, słuchajcie, reżyser mówi, że przyspieszamy. Chciałby komuś z was zapłacić już teraz te pieniądze. No, reżyser chyba nie jest najbardziej cierpliwy. 2 minutki dostaliśmy od reżysera na rozwiązanie tej zagadki. Kończymy zagadkę. Czas start. 2 minutki i zegar wystartował. W tym czasie musicie, kochani, do mnie do studia wpaść. Jeżeli jesteście przed telewizorem,
i chcecie wygrać 50 zł, nie czekajcie, tylko właśnie teraz wybierajcie numer. To nie jest czas teraz, żeby się zastanawiać. Jeżeli znacie prawidłowe rozwiązanie, to ja na waszym miejscu już teraz wybierałabym numer telefonu i już teraz wygrywałabym pieniądze. Moi drodzy, minuta i 40 sekund do końca. Jeśli jesteś przed telewizorem, jeśli chcesz powalczyć o 50 zł, nie czekaj, tylko szybciutko wpadaj tutaj do mnie i wygrywaj. Minutka 30 sekund do końca. Kto spróbuje? Minuta 20 sekund. Minuta. No kochani, minutka i kończymy. 50 zł do wygrania. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która chciałaby wygrać 50 zł? 704, 304, 310. 50 sekund. 45. No, wybieramy numer, nie czekamy, tylko szybciutko się zgłaszamy. Kto tu wpadnie? 35 sekund. 30 sekund. No, 20 kilka sekund. Czy komuś się uda? 704, 304, 310. Zapraszam. Uwaga. 15, 14, 13, 12, 11 i 10, 9. Wybierasz numer? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz słyszę telefon. Kto powalczy? Kto spróbuje? No! Kochani, czas minął. Muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. Gdzie jest mój zwycięzca? A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Podajcie mi literkę i cyfrę. O nic więcej nie proszę. Czy jest jedna osoba, która chciałaby wygrać 50 zł? 704, 304, 310. Zapraszam taką jedną osobę do siebie. Czy jest ktoś przed telewizorem? Słuchajcie, to jeszcze nie są najtrudniejsze zagadki, jeszcze będą trudniejsze. Kochani, będziecie na te zagadki potrzebowali jeszcze bardzo dużo czasu. No, no, no. Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba, moi drodzy? A, B, C, D lub E lub F i od 1 do 6. Kto tu wpadnie? Kto spróbuje? Kochani, szybciutko, nie tracimy czasu, błyskawicznie wpadacie tutaj do mnie i wygrywacie pieniądze. 50 zł do wygrania. Kto spróbuje? No?
Jest telefon, no proszę, halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry, ale pan już dzisiaj do mnie do studia wpadł, prawda? No teraz już tak. No to super, ja widzę, że tylko pan chyba jest przed telewizorem. Już się cieszę, bo za chwilkę na pewno pan wygra 50 zł. Poproszę o współrzędne. D jak dobrze, 3. No i bardzo dobrze, no bardzo się cieszę. 50 zł dla pana. Bardzo panu gratuluję i proszę zostać z nami, bo naprawdę jest bardzo duża szansa, że rozwiąże pan również kolejną zagadkę. Moi drodzy, jeżeli jesteście przed telewizorem i chcecie wygrywać tak jak pan przed chwilką, pan wygrał 2 razy pod rząd, pan wygrał 2 razy 50 zł. Możecie, moi drodzy, wystarczy wybrać numer. Zobaczcie, jakie to proste. No pan właśnie rozwiązał kolejną zagadkę. Teraz zagadka już niestety trudniejsza. Oczywiście reżyser nie ułatwia nam zadania, pokazuje więcej obrazków, do tego jeszcze obrazki czarno-białe. 50 chodzących kaczuszek, moi drodzy. No nie jest łatwo, dlatego proponuję 100 zł. 50 kaczuszek, które sobie idą, troszeczkę się ruszają, ruszają tak kuperkiem, nóżkami. No moi drodzy, nie jest prosto, ale ktoś na pewno temu zadaniu również sprosta. Trzymam kciuki za jedną osobę, trzymam kciuki za kogoś, kto mam nadzieję za chwileczkę do mnie do studia wpadnie z prawidłową odpowiedzią. Porównajcie te wszystkie kaczuszki. Ja wiem, że to nie jest najłatwiejsze zadanie, ale ktoś powinien temu zadaniu sprostać. Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Podajcie mi znów literkę i cyfrę. Szukamy jednego obrazka, na szczęście tylko jednego, który różni się od wszystkich pozostałych. Jeśli uda Ci się odszukać ten jeden obrazek, nie czekaj, tylko szybciutko wybieraj numer. Ale na razie nie pospieszam. Niech każdy w swoim tempie postara się tę zagadkę rozwiązać. Zauważcie tylko, moi drodzy, że ja Was jakoś tak nie pospieszam. Dzisiaj nie mam wrażenia, że Was stresuje, a słyszę te telefony, słyszę telefon za telefonem, więc po prostu, jeżeli uda Wam się znaleźć ten jeden obrazek, nie czekajcie, tylko szybciutko do mnie do studia wpadajcie, dobra? Co by tego czasu nie tracić, co byście mieli szansę na kolejne pieniądze, kolejne wygrane. Zapraszam do studia po 100 zł. Jeśli jest przed telewizorem właśnie teraz jedna osoba, która chciałaby stówkę wygrać, niech szybciutko się zgłasza, niech wygrywa, niech cieszy się z wygranej. Moi drodzy, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto powalczy? Siedemset cztery, 304, 310. No. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. To spróbuję? Kochani, spokojnie. Nie, ja wiem, teraz się wszyscy zestresowali, bo zobaczyli czarno-białe obrazki, 50 obrazków, zastanawiają się, w jaki sposób wygrać stówkę, zastanawiają się, w jaki sposób się teraz obudzić. Sposób na obudzenie się, ja wypiłam kawę. Jak wy się budzicie? No, jest kilka sposobów. Ja bym na pewno kilka była w stanie Wam wymienić, ale kawa to całkiem niezły pomysł o tej godzinie, jeżeli oczywiście nie zamierzacie spać. Moi drodzy, jeszcze mamy czas, także spokojnie, ja nie chcę Was stresować, chyba że reżyser za chwileczkę znów wyświetli taką informację, że mamy już kończyć, wtedy zacznę ja sama się denerwować i porozmawiam z reżyserem, co by tego czasu nam dał jeszcze troszkę, no bo to nie jest najłatwiejsze zadanie, panie reżyserze, to jest coś naprawdę trudnego i ja wiem, że nie każdy sobie z tą zagadką poradzi. Gdyby ktoś był w stanie sobie poradzić sekundę, już bym kogoś usłyszała, ale sam widzisz, że już chwilkę czekam, więc zagadka na pewno do najprostszych nie należy. Kochani, zastanówcie się, poszukajcie na pewno za sekundkę, któryś z panów pewnie, znając życie, temu zadaniu sprosta. Kto ma pomysł? Może coś ci się wydaje? Dobrze, słuchajcie, wiecie co, daliście tak trudną zagadkę, to daj mi więcej pieniędzy. Czy to jest możliwe, żebyśmy zapłacili nagrodę bonusową przy okazji tej zagadki? Moim zdaniem to jest już ta zagadka, za którą powinniśmy, ale spróbujmy. Ja wiem, że masz trudniejsze zagadki, ale spróbujmy, dobrze? Czy mogę zapłacić za tę zagadkę 1000 zł? Niech będzie stówka gwarantowana, 900 zł w bonusie. Czy to jest możliwe? Super, bardzo dziękuję, moi drodzy. Nawet 1000 zł do wygrania, czyli macie stówkę gwarantowaną za podanie mi prawidłowej odpowiedzi do tej zagadki. Później ja Wam czytam 5 bardzo prostych pytań i jeśli odpowiecie mi na tych 5 pytań prawidłowo, wygracie nie tylko stówkę gwarantowaną, ale nawet 900 zł w bonusie, co w sumie daje okrągły 1000. No,
No dobra, a mógłbyś na 5 chwilek mi powiększyć tę zagadkę, tak żeby widzowie mieli szansę poszukać? No ale i tak teraz nikt jeszcze na pewno nie znalazł. Niech widzowie teraz nie dzwonią, niech szukają. Czy to jest możliwe? Na pewno jeszcze nikt nie znalazł. Zróbmy to, dobrze? Kochani, 5 chwilek dostaliśmy od reżysera, teraz pytanie, czy reżyser nam powiększy tę zagadkę, tak żebyście byli w stanie szybciej i łatwiej odszukać ten jeden obrazek. Dobra, kochani, teraz nie dzwonimy, teraz szukamy, dobrze? Macie 5 chwilek na to, aby poszukać, a za 5 chwil ja wybiorę razem z Wami numer telefonu i rozwiążemy tę zagadkę, również przejdziemy do zagadki trudniejszej. Już 4 chwilki, zobaczcie.
No i jak tam, kochani, jak tam u was, jak wam idzie? Bo my naprawdę musimy kończyć. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że ja byłam u reżysera, ja poprosiłam go o podwyżkę, ja wygrzebałam z sejfu już pieniądze dla was i ja mam dla was nawet 2000 zł. Co wy na to? Szybciutko, był czas na szukanie, teraz jest czas na dzwonienie. Nie czekajcie, tylko już błyskawicznie wybierajcie numer, wpadajcie tutaj do mnie i wygrywajcie nawet 2000 zł. Kto tu wpadnie? 704, 304, 310. Nawet 2000 zł do wygrania. Moi drodzy, czekam na jedną przygotowaną osobę. Jeśli jest taka osoba przed telewizorem, zapraszam do studia. Zapraszam po nawet 2000 zł. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Czy udało wam się skoncentrować i znaleźć jedną kaczuszkę, która różni się od pozostałych? 704, 304, 310. No? Słuchajcie, nie mogę czekać, a nawet nie chcę czekać w nieskończoność, więc jeżeli jesteście przed telewizorem, nie traćcie czasu, tylko szybciutko wybierajcie numer, dobra? Możemy ten numer wybrać nawet razem. Jeżeli jesteście przed telewizorem i chcecie powalczyć o nawet 2000 zł, to szybciutko. 704, 304, 310. Kto spróbuje? Kochani, jedna kaczuszka, ja wiem, że wydaje wam się, że wszystkie są identyczne, ale jedna z nich różni się od pozostałych. To jest bardzo delikatna, subtelna różnica, ale może uda wam się tę różnicę wypatrzeć. Jeśli uda się, to nie czekajcie, tylko szybciutko się do mnie zgłaszajcie, dobrze? Ja też się przypatrywałam tym kaczuszkom i też mi się kręci w głowie, też mi się wydaje, że wszystkie są takie same. One tak dziwnie się ruszają, panie reżyserze. No, ale w sumie o tej godzinie to wszystko może mi się dziwnie ruszać na ekranie. Kwiatuszki, kaczuszki, czy jakieś inne rzeczy, które się ruszają, panie reżyserze, o godzinie 2 nad ranem, a nawet po godzinie 2 nad ranem, to nie jest najlepszy pomysł, żeby takie zagadki pokazywać. No, ja jestem trochę zła na reżysera, ale jakoś to zawsze staram się sobie wynagrodzić. Jak ktoś mnie denerwuje, to ja się na niego nie złoszczę, tylko staram się znaleźć jakiś sposób, co by go zdenerwować. Czyli albo jestem dla niego bardzo miła, albo grzebię w sejfie. No zawsze jestem dla ciebie miła. No ale ty się nigdy nie denerwujesz, nie wiem. Natomiast martwiłam się, że reżyser powie: Monika, nie ma opcji, nie płacę 2000, mam trudniejszą zagadkę, kończymy tę zagadkę. No ale reżyser powiedział: spoko, płacę. Chyba reżyser chce mnie wkurzyć, nie wiem, o co chodzi. Albo po prostu reżyser wie, jak trudną zagadkę dał i może miał nadzieję, ponieważ sobie radzicie, kochani, i wpadacie do mnie do studia błyskawicznie, może miał nadzieję, że jakoś ktoś z was sobie mimo wszystko z tą zagadką poradzi. No a widzicie, idzie średnio, więc reżyser mówi: no kurczę, chyba się jednak pomyliłam, chyba widział, idzie jednak średnio. Ja wierzę w was, nie to, że nie wierzę, natomiast jeżeli jesteście przed telewizorem i chcecie wygrać nawet 2000, nie traćcie czasu, dobra? Szybciutko wpadajcie do mnie do studia i wygrywajcie nawet 2000 zł. Zapraszam do studia jedną osobę, jeśli jesteś przed telewizorem i chcesz wygrać te pieniądze, nie czekaj, nie trać czasu, tylko błyskawicznie tutaj do mnie do studia wpadaj i wygrywaj nawet 2000 zł do wygrania. Kto spróbuje? 704, 304, 310. Czy jest ktoś przed telewizorem? Kochani? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto spróbuje? Czy jest ktoś przed telewizorem? Moi drodzy? Słuchaj, Piotrek, wiesz co, trudna jest ta zagadka. Daj mi
mi więcej pieniędzy, czy to jest możliwe? I ja sobie nawet wezmę. No ile więcej? Czekaj, ile ja tu mam? A jakbyś mi tak dał dwa razy więcej? No już sobie dobrałam. Nie masz już wyjścia, już sobie dobrałam. 4000 zł proponuję za tę zagadkę. Aż kochani, ciężko, te pieniądze się trzyma w ręku. Tak jakoś... To jak? Kochani? Super, reżyser się zgodził, nawet 4000 zł do wygrania. Kochani, ta kaczka tak chodzi, kręci tym kuperkiem. No Jezu, niesamowite to jest. Ja nie wiem, bardzo fajna zagadka, no ale chyba nie na tę godzinę, niestety. Panie reżyserze, trudna zagadka, ale moi drodzy, reżyser się zgodził, podniósł naszą nagrodę bonusową. Walczycie od tej chwili o nawet 4000 zł. Bardzo fajne pieniądze, bardzo fajne wygrane pytanie, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która będzie w stanie po te pieniądze się zgłosić? A, B, C, D lub E i od 1 do 10 podajcie mi jedną literkę, jedną cyfrę, szybciutko wpadacie do mnie do studia i wygrywacie. Kto spróbuje? Siedemset cztery, 304, 310. Sekund. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5 i uwaga, 4, 3, 2, 1 i słyszę telefon w tym momencie. 704, 304, 310. Kto tu wpada?
704, 304, 310. Teraz, nie za chwilkę, w tym momencie, szybciutko. Kochani, słuchajcie, ja potrzebuję jednej osoby. Gdzie jest mój zwycięzca? Gdzie jest jedna przygotowana osoba? Czy jest taka osoba przed telewizorem? Kochani, musimy się pospieszyć. Czasu niestety mamy coraz mniej. Ja muszę usłyszeć mojego zwycięzcę w tym momencie. Czyżby nie było osoby, która chciałaby wygrać nawet 4000 zł? Ja nie chcę nawet w to wierzyć. Nawet nie chcę o tym myśleć. Siedemset cztery, 304, 310. Teraz. Wystarczy mi jedna osoba, która wybierze numer telefonu tylko w tym momencie, dobrze? Już za chwilkę nawet 4000 zł może powędrować właśnie do ciebie. Kto tu wpada? Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto ma pomysł? Kto skojarzył? Kto wpadnie do mnie do studia? Czy jest jedna osoba, która zasłużyła na nawet 4000 zł? Jeżeli masz pomysł, która z tych kaczuszek może różnić się od pozostałych? Która w jakiś drobny, maleńki, subtelny, delikatny sposób się różni? Moi drodzy, nie czekajcie, tylko szybciutko wybierajcie numer, dobrze? 704 304 310 to jest numer telefonu, który ja na waszym miejscu bym wybrała. Pytanie, kto jest z nami, kto ogląda program, czy jest jedna osoba, która zasłużyła na nawet 4000 zł? Kto spróbuje? Siedemset cztery, 304, 310. No, czy jest jedna osoba, kochani? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kochani, szybciutko, kończymy. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kochani, ja wiem, że jest bardzo późno. Może dla niektórych bardzo wcześnie, ale wierzę, że jedna osoba po prostu szybciutko wpadnie do mnie do studia. Nie chcę tracić czasu, nie chcę się zastanawiać, czy jest ktoś, czy nie ma nikogo, kto by zasłużył na nawet 4000. Kochani, zapraszam tutaj do mnie do studia, zapraszam po te pieniądze, po nawet 4000 zł. Czy jest jedna osoba, która chciałaby nawet 4000 zł wygrać? No to jest ciężka praca i nie mówię, że nie. To nie jest tak, że to jest takie łatwe i w ogóle, że każdy da radę. Nie, nie, nie. Ale bardzo bym chciała, żeby ktoś z was tutaj do mnie do studia wpadł. Czy jest ktoś przygotowany? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. Siedemset cztery, 304, 310. Kto spróbuje?
Słuchajcie, nie szukam tłumów, potrzebuję usłyszeć jedną osobę. Ale zaczynam się już powoli denerwować. Mam nadzieję, że ta zagadka was nie przerosła, no bo taki był jeden pan, drugi pan nawet trafił drugi raz do studia i to nawet pod rząd. Czyżby panowie już poszli spać? Czy jest może jakaś pani przed telewizorem? No dobrze, jeżeli panowie poszli spać, to zapraszam kogoś, kto tak świeżo zerknie na tę zagadkę, no bo każdy ma takie same szanse. Ja rozumiem, że panowie wygrali, panowie być może nawet nie wiedzą, że do wygrania są nawet 4000 zł. Kochani, nasłuchuję tego telefonu, ale w dalszym ciągu nie słyszę. Co się dzieje? Kto z was tutaj wpadnie do mnie do studia po nawet 4000 zł? Czy jest jedna osoba, która zasłużyła na nawet 4000 zł? A, B, C, D lub E. Jedna literka, moi drodzy, i jedna cyfra od 1 do 10. Kto spróbuje? Kto powalczy? Nawet 4000 zł. Zapraszam. Jeden obrazek inny od pozostałych. 704, 304, 310. Kto? Kochani, czy jest jedna osoba? Potrzebuję usłyszeć jedną osobę, jedną przygotowaną osobę. Zapraszam do studia. Czy jest ktoś przed telewizorem? Jeszcze momencik, panie reżyserze, jeszcze chwilkę. Dajmy szansę naszym widzom. No pokazałeś tak trudną zagadkę i chcesz już kończyć? 704, 304, 310. No szybciutko, jedna osoba. Czy jest ktoś przed telewizorem? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Zapraszam serdecznie, moi drodzy. Jedna kaczka. Ja wiem, że jest trudno, ale nie wiem, może niech ktoś sobie zrobi zdjęcie nawet telefonem. Tak, żeby to wszystko stało w miejscu. Może w ten sposób będzie łatwiej. No bo tak to jest ciężko się skupić, skoncentrować, no bo te kaczuszki sobie idą, nóżki się ruszają, te kuperki się kręcą i w momencie, kiedy zaczynacie porównywać kolejny obrazek, okazuje się, że w ogóle wszystko jest na innym etapie. No, zobaczcie, porównujecie na przykład A1 z A2. Zobaczcie, jakie to ciężkie. Patrzycie na A1, w tym momencie kaczka z A2 może być w innym miejscu niż ta z A1. Nie jesteśmy w stanie tak zatrzymać tego obrazka w myślach. No ciężkie to jest, co prawda reżyser od początku naszego programu nas rozgrzewa, no bo były od samego początku ciężkie zagadki, zagadki ruchome, no ale wierzę, że może jedna osoba dzięki temu właśnie tę zagadkę rozwiąże. Co prawda wcześniej, panie reżyserze, nie było 50 obrazków do porównania i nie były to obrazki czarno-białe, a wbrew pozorom, kiedy mamy tylko czerń i biel, nie mamy żadnych kolorów, nie mamy takiego punktu zaczepienia, nie wiemy na co zwrócić uwagę. Kochani, może spróbujcie pobawić się w naszego grafika. Zastanówcie się, co wy byście zmienili, gdybyście byli naszym grafikiem, gdybyście dla nas pracowali, dobrze? Może w ten sposób się uda, może w ten sposób uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Zapraszam do studia, zapraszam jedną osobę po nawet 4000 zł. No? 4000 dla kogo? Kto jest przed telewizorem? Kto chciałby powalczyć? 704, 304, 310. Siedemset cztery, 304, 310. A, B, C, D lub E i od 1 do 10.
A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. Czy jest jedna osoba przed telewizorem, która zasłużyła na nawet 4000 zł? /704/304/310. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kochani, pospieszcie się naprawdę, bo tutaj reżyser mnie pospiesza, a mówi, że to koniec zagadki, że niestety no... A, już wiem teraz dlaczego, kochani, musimy kończyć nie tylko tę zagadkę, ale cały program. Panie reżyserze, ale bardzo proszę, żebyśmy nie zmieniali tej zagadki w związku z tym, no bo mogłabym powiedzieć, straciliśmy czas. Nie chcę tego powiedzieć, chcę komuś z Was, kochani, pogratulować za chwilkę wygranej w wysokości nawet 4000 zł. Zastanówcie się, poszukajcie i postarajcie się do mnie zgłosić, dobrze? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto powalczy, kto spróbuje, kto wpadnie do mnie do studia po nawet 4000 zł? Szybciutko. 704/304/310. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Niestety nie tylko kończę tę zagadkę, ale za chwileczkę będę musiała się również z Wami pożegnać. Ze względu na to, że reżyser pokazał nam informację o końcu programu, to jest już ostatnia zagadka, którą mogę Wam dzisiaj zaprezentować. Mieliśmy trudniejszą zagadkę, ale może to lepiej, że nie pokazaliśmy jej na ekranie. Bardzo bym chciała, żeby ktoś z Was rozwiązał tę zagadkę. Tak jak powiedziałam, może zróbcie sobie po prostu zdjęcie telefonem. Ja wiem, że to jest bardzo trudna zagadka, wiem, że to się kręci, wiem, że jest dużo obrazków do porównania, ale może w ten sposób się uda. Zapraszam do studia po nawet 4000 zł, moi drodzy. Zapraszam no, po satysfakcję również, bo rozwiązanie tej zagadki to jest bardzo trudne zadanie. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Nawet 4000 zł do wygrania. Jeden obrazek, inny od pozostałych. To rozwiąże tę zagadkę, moi drodzy. 704/304/310. Siedemset cztery, trzysta cztery, trzysta dziesięć.
Kochani, Rusztyl za chwileczkę kończy program. Może być problem. Mam nadzieję, że ktoś z Was tutaj do mnie do studia przed upływem tego czasu wpadnie i wygra nawet 4000 zł. Kto spróbuje? Kto skojarzył, która z tych kaczuszek może być inna? Może coś Ci się wydaje? Może nie jesteś pewny, ale coś Ci się wydaje? Moi drodzy, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Zapraszam do studia. Dobrze, ja daję 3 chwilki od siebie i kończymy. Uwaga, nie mamy czasu, reżyser już na mnie tutaj krzyczy. Muszę liczyć, kochani, nie będę brała za to odpowiedzialności, żeby reżyser się denerwował. Więc szybciutko, 3. No muszę liczyć dalej. 2 chwilki. Ostatni moment. Kochani, 704, 304, 310. Zapraszam do studia. No, kto tu wpada? Kto jest przed telewizorem? Szybciutko. Czas nam się skończył, ja muszę błyskawicznie usłyszeć jedną osobę, ponieważ kończy program, to może ja się przygotuję. Jest ma pytanka. No, kochani, ja już jestem gotowa. Kogo z Was usłyszę? Komu z Was za chwileczkę będę mogła pogratulować? Podajcie mi literkę i cyfrę współrzędną jednego obrazka, który się różni. 49 kaczuszek jest dokładnie takich samych, a jedno w jakiś maleńki sposób różni się od wszystkich innych. Nie musicie mówić, na czym polega ta różnica, jeszcze raz przypominam, wystarczy, że podacie mi współrzędną tego jednego obrazka. Jeśli masz pomysł, nie czekaj, tylko błyskawicznie wpadaj do mnie do studia. Kochani, 704, 304, 310. Kto wybierze numer telefonu? Kto tu wpadnie? Kogo zdążę usłyszeć? Moi drodzy, 704, 304, 310, szybciutko. Dobrze, słuchajcie, reżyser mówi minutka i kończymy, więc pojawia się zegar minutowy na ekranie. Uwaga, czas, start. Wiecie, jak maleńko czasu macie, moi drodzy. Jeżeli zdążycie w tym czasie wybrać numer, proszę bardzo, na pewno to nie jest czas na rozwiązywanie zagadki. Jeżeli jesteś przygotowany i chcesz wygrać nawet 4000 zł, spróbuj. Jeżeli
Nie masz pojęcia, no to nie dzwoń, no po co, moi drodzy, bez sensu. Możecie strzelać, ale szansa, że uda się trafić, jest naprawdę maleńka, więc ja na waszym miejscu po prostu bym spróbowała wiedzieć, tę zagadkę rozwiązać, a później wybrać numer. No ale jest 30 sekund, więc albo wiecie teraz, albo ktoś inny wygra te pieniądze. 25 sekund do końca. Jest szansa na nawet 4000. Walczycie o nawet 4000 zł, moi drodzy. Za literkę i za cyfrę możecie wygrać nawet 4000. No, czekam 15 sekund. Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1 i... Czy jest jedna osoba? Szybciutko. Kochani, błyskawiczna decyzja. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Kto powalczy o nawet 4000 zł? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. Kto tu wpada? Siedemset cztery, 304, 310. Jedna osoba, kochani, jednej osobie musi się udać tutaj wpaść. Kto spróbuje? Nawet 4000 zł do wygrania. No dobrze, kochani, jak chcecie, ja jeszcze tutaj jestem, ale za chwileczkę znikam. Ale razem ze mną niestety zniknie zagadka i znikną pieniądze, co najgorsze, więc no, wybór należy do was. Albo się zgłosicie do mnie po nawet 4000 zł, ja już jestem przygotowana, mam pytanka, czekam tylko na telefon. Albo możecie czekać i zobaczyć, aż jak wygrywają inni. Też się zastanawiam, ile osób jest przed telewizorem, bo jeżeli nie ma zbyt wielu osób, a ty zwlekasz, to być może za chwileczkę nawet zakończę program bez zwycięzcy. Kochani, no myślałam, że dzisiaj pójdzie lepiej. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie, bo w sumie chyba jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym zakończyła program bez zwycięzcy. No ale niestety może w końcu się tak zdarzyć. Dlaczego zwlekacie do ostatniej sekundki? Mam nadzieję, że dzisiaj się to akurat nie wydarzy. Kto znalazł jedną kaczuszkę różniącą się od pozostałych? Kto ma pomysł? 704, 304, 310. No, szybciutko. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10, ale błyskawiczna decyzja. Kto? Siedemset cztery. Jest telefon. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, który to będzie obrazek? E jak Ewelinka 6.
Ej, jak Ewelinka 6, jak pan fajnie powiedział i czy to się zgadza? Oczywiście, że ta kaczuszka miała odwróconą główkę. No nie wiem, jak pan to zauważył, ale bardzo panu gratuluję. Stówka już jest pana. 30 sekund, 5 pytań i czytam pytanie pierwsze. Którego państwa stolicą jest Tunis? Tunezji. W którym Boże. Mieście włoskim znajduje się Koloseum? W Rzymie. Jak nazywa się tymczasowe schronienie wykonane z gałęzi, wykonane w kształcie stożka lub dwuspadowego daszka, często budowane przez harcerzy? Na szytość chyba. Jezu, mam na końcu języka. Nie wiem. Szałas! No oczywiście, że tak, a tak dobrze szło. No bardzo proste pytanka były, prawda? No strasznie mi przykro, ale stówka jest pana. Bardzo panu gratuluję. Trzymam kciuki za pana następnym razem, kochani. Życzę wam spokojnej nocy. Gratuluję osobom, które wygrały. Dobranoc.